Dzień dobry. Witam się z Wami we vlogu ze zlotu w Katowicach. Zlot odbył się 31 maja, 1 i 2 czerwca. Ja byłam na zlocie tylko w sobotę, czyli 1 czerwca. I witam się z Wami z NAD, nie ATC. Choć jedna z tych kart jest kartą ATC. Natomiast witam się z Wami z nad czegoś, co się nazywa Pocket Letters i co ja robiłam po raz pierwszy. Na zlocie jest wymianka, która właśnie polega na tym, że przygotowuje się 9 kart umieszczonych później w specjalnej koszulce. Ja na razie mam to popakowane w folię, ale widzę, że nie jest tak źle z obrazem. Nie wiem, jak będzie po przetworzeniu filmu, ale no dobra. Umówmy się, że na razie jest dobrze. I te 9 kart wkładamy do takiej specjalnej koszulki. Te koszulki są też wykorzystywane do przechowywania ATC po prostu. Ale na czym polega Pocket Letters? Pocket Letters polega na tym, że w 9 tematycznie nawiązujących do siebie kartach z drugiej strony umieszczamy fajne rzeczy. Pierwsza z kart to jest karta ATC. No i ja mam tutaj z tyłu ATC, zakręcony scrap, pocket letters, pocket letter. No i moje dane, tak, od kogo ten pocket letter jest. Natomiast w 9 kieszonce umieszcza się list. I teraz pytanie, o, jest 9 kieszonka i tutaj jest koperta, a w kopercie jest liścik do osoby, która tą wymiankę ode mnie dostanie. I ja mam nadzieję, że to jest osoba, która się do mnie odezwie. Bardzo Cię proszę, żebyś się odezwała, czy odezwał, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy tutaj gdzieś pod tym vlogiem. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, żebyś się odezwała, czy odezwał i powiedziała, czy te przydaśki, które ja tutaj włożyłam i różne tam takie śmieszne rzeczy, czy to Ci się podobało, czy sprawiło Ci przyjemność, czy będziesz tego używać i tak dalej. Ja umieściłam tutaj w tych przydasiach takie rzeczy, których ja używam. Sorry, ale musiałam się do biurka przesunąć. Więc dwie pierwsze karty mamy załatwione. To jest ATC i ten list do osoby, która dostanie ten pocket letter. Nie mam pojęcia, co się pisze w tym liście. Napisałam parę słów od siebie. No mam nadzieję, że się spodoba. No i teraz z tyłu tej koszulki wkładamy przydasie. No i ja włożyłam takie przydasie, jakich ja sama używam. Tak? Czyli teraz pewnie słyszycie dzwonek do drzwi. Mam nadzieję, że ktoś otworzy. Włożyłam tutaj elementy do shakera. Włożyłam guziczki, ćwieki i nity. To są rzeczy, których ja używam, które bardzo lubię i które są moim zdaniem przydatne. Czy to przy tworzeniu kartek, czy przy tworzeniu albumów. No, ćwieki i nity to bardziej przy tworzeniu albumów, ale guziczki czy to wypełnienie do shakera, no to wiadomo, że to kartki. W następnym tyle tego pocket lettera nie mogło zabraknąć wycisków. I ja mam tutaj kilka wycisków żywicznych, buteleczki, skrzydła, żarówki. Ja jestem osobą mediującą, bardzo lubię media, więc no w moim pocket letterze nie mogło zabraknąć wycisków. Mam nadzieję, że tej osobie się to przyda. Tutaj mamy stempel. Jest to stempel, który ja kupiłam jakiś czas temu już, ale go w ogóle nigdy nie używałam. I tutaj jest napisane rękodzieło i handmade, tak? W następnym przydaśce mamy wykrojnik. To jest wykrojnik takiej małej torebki. Ja mam tych wykrojników 2, więc postanowiłam się jednym podzielić. Ten drugi, ta torebka trochę jest inna, ale jest takiego samego rozmiaru, w takim samym, wiecie, no jakby vibe, tak? No to jednym postanowiłam się podzielić. W tej kieszonce mamy te takie fajne zwisy,
koronkowe i samą koronkę. Koronki bardzo często wykorzystujemy, więc mam nadzieję, że każdej skraperce się takie koronki przydadzą. No i tutaj mamy metale z tyłu, niewiele, bo no wiecie, to się tam za dużo do tej kieszonki nie zmieści pewnie, więc tutaj jest tego niewiele. I w ostatnim mamy tekturki. Jedna tekturka to jest taka tekturka przepiśnikowa, a jedna stolik z krzesełkami może się komuś przyda, na przykład do boksa. Mój pocket letter powstał z kolekcji, no bo one muszą do siebie nawiązywać, nie? Więc one muszą być, wiecie, jak się włoży w tę koszulkę, to musi stanowić całość. I u mnie całość stanowi. Ja użyłam tutaj kolekcji Stamperii Coffee and Chocolate albo Chocolate and Coffee. I no, oczywiście grafik z tej kolekcji nawiązujących do kawy, czekolady i ciasta. Każde jest dodatkowo przypieczętowane. Tak stawiam te pieczątki, żeby one były na każdej karcie z dwóch stron albo z jednej strony. Zależy, jak mi się tam to udało. A oprócz tego, tylko musiałabym to ułożyć teraz tak, żeby to było widoczne, bo na trzech dobra, chyba się odnalazłam, może niekoniecznie. Odnalazłam się. W tej trójce jest napis scrap. On nie jest za bardzo widoczny. Jest zrobiony z pasty białej. Jest to taka bardzo popularna pasta od Mintaya. Ona jest okropna. Twarda, w ogóle jej nie można rozsmarować. Jest straszna. Moim zdaniem, może ktoś kupił jakąś lepszą i mu super to pasuje. Mnie nie pasuje, jest niedobra. Najlepsza pasta to jest ta pasta z, no wiecie, nie? Tam z czego, pewnie sobie przypomnę nazwę, a jak nie, no to podlinkuję gdzieś tam. No i tutaj jest akurat R. I tutaj jest SC, AP i R. No i razem tworzy scrap. Oczywiście nie podzielony na sylaby, no tyle to i ja wiem, nie? Ale tak sobie to wymyśliłam, więc tak to wygląda, żeby to było takie, wiecie, połączenie tego pocket lettera i żeby było wiadomo, że to jest od jednej osoby, z jednej kolekcji, wiecie, z jednego vibe'u. Choć mówiłam, że tego nie zrobię, to zrobiłam też ATC. Pokażę Wam moje ATC-ki. Z jedynej słusznej kolekcji, czyli z kolekcji tej czytelniczej Lovely When You Read. Wyjmę go z tego opakowania. Mam dwa rodzaje teł. Jedno jest takie zielone, a jedno jest takie brązowawe. Tak to mniej więcej wygląda. I ja po raz pierwszy postanowiłam użyć laku, który kupiłam sobie oczywiście na temu. I tutaj jest odbity ten lak i to jest literka I, no wiadomo jak Iza. I takie fajne kwiatuszki dookoła. Ja może trochę wyżej to podniosę. O. No moim zdaniem jest to genialne. Bardzo mi się to spodobało. Najpierw sobie spróbowałam na kartce z boku, gdzieś tam wiecie, żeby od razu nie zniszczyć ateciaka. Tym bardziej, że mam ich tylko 18. No jak dla mnie to aż 18, bo ja ostatnimi czasy nie mam czasu na nic, więc 18 takich ateciaków z tym lakiem, fajnie się rozpuszcza, fajnie się to odbija, no trzeba trochę wprawy w tym, ale generalnie uważam, że wyszło rewelacyjnie z tym lakiem, bardzo mi się to podoba i to jest takie trochę śliskie, a trochę klejące. Można to jeszcze powoskować dodatkowo. Ja mam akurat złoty lak, więc już nie woskowałam. Nie jestem błyszcząca za bardzo. Niekoniecznie lubię takie błyski gdzieś tam w pracach. No chyba, że to są prace typowo mediowe. No i teraz w Katowicach, z tego co wiem, co pisała organizatorka,
i tam podpowiadały też koleżanki. Można tą folię będzie kupić, tą dziewiątkę taką, będzie można kupić na zlocie, więc na pewno ją sobie kupię, powkładam ten, tak jak powinno być, wszystko do tego pocket lettera. Jak nie zapomnę, cyknę zdjęcie i pewnie to zdjęcie tutaj w trakcie tego filmu jeszcze wam pokażę. No dobra, to tyle, a teraz zapraszam Was serdecznie na drugą część, czyli na to, co działo się w sobotę w Katowicach. Do usłyszenia na końcu filmu. Papatki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Kraft Iza pozlotowo dziś, bo właśnie pozlotowo byłam na zlocie w Katowicach w sobotę 1 czerwca. Było super aśnie, dużo miejsca. Było trochę duszno na auli, ale tam przy tych otwartych oknach to nawet dało się, że tak powiem, wytrzymać. I nie było jakiejś wielkiej tragedii. Były też stanowiska na dole rozstawione. Wszyscy sprzedawcy mieli bardzo dużo miejsca, naprawdę bardzo dużo. Bardzo mi się ta organizacja podobała. No i na wejście na ten katowicki zlot jest odpłatne. Wejściówka na 3 dni kosztowała 25 zł, a wejściówka na jeden dzień, czyli tak jak w moim wypadku na sobotę, kosztowała dyszkę. I za tą dyszkę dostaliśmy taką opaskę na rękę. Ja już ją rozcięłam, no bo musiałam, że tak powiem, zdjąć, ale sobie włożę do swoich pamiątek pozlotowych. Dostaliśmy też identyfikator, na którym trzeba się było podpisać, no to wiadomo, nie? Zakręcony skrab, 31 maja, 2 czerwca, Katowice. Nasz smyczce, też z zakręconym skrapem. Fajnie to zostało zorganizowane, bardzo mi się to podobało. Każdy miał taki sam identyfikator, przepraszam, ale ruszyłam kamerą. Każdy miał taki sam identyfikator, podpisał się tak jak chciał, więc ta organizacja była superowa. Można było, tak jak Monika zapowiadała, kupić te koszulki do pocket letter. Zaraz Wam ten pocket letter pokażę. Na początku filmu pokazywałam swoje ateciaki i swój pocket letter, a teraz, że tak powiem, pokażę Wam ateciaki, jakie udało mi się wymienić. No i pocket letter oraz wspomnę trzy słowa na temat make and take w Craft O'Clocku z Renią. No to zaczynamy od ateciaków. To jest ateciak Małe Dzieło Sztuki. Ja to podniosę do góry. Wszystkie ateciaki są przepiękne, ale niektóre robią naprawdę piorunujące wrażenie. I to jest ateciak od Olgi. Ja nie wiem, czy to jest w jakiś sposób katowickie, że tak powiem, ale wydaje mi się, że to jest taki kościół, który się mija, jak się wjeżdża do Katowic. Choć powiem Wam, że na 100% to bym tego nie stwierdziła, ale tak mi się wydaje, że na wjeździe do Katowic od strony północy, to on tam właśnie stoi. No i jak powiedziałam, to jest od Olgi, Olga Mielska, warsztaty artystyczne, 50 z 60. Olga, no 60 ateciaków, to naprawdę podziwiam Cię. Tu mamy ateciaczka takiego bardzo 3D, podniesionego na trzech tłach. Fajowski jest ten ateciak i jest grafika od Scrap Boysów. Też trochę podniosę do góry, bo oczywiście słońce świeci z każdej strony, tylko nie z tej, co potrzeba. A w zasadzie w ogóle nie świeci, bo jest pochmurno. Maryla Nisiewicz, Jaźwiec. Gryfnie jest w Katowicach, drugi zakręcony skrab. Bardzo dziękuję. Bardzo ładny ateciak. To jest ateciak od Kaku Art, czyli od Kasi, z klaunami, których bała się nasza Karolina trochę, ale dostała jakiegoś podobno specjalnego, takiego wyglądającego najbardziej na przyjaznego. No i ATC 24-48 Kaku Art. Kaśka, bardzo dziękuję, miło było się znowu z Tobą spotkać, choć my się widzimy dosyć często ostatnimi czasy. To jest ateciak od Paulinki, z kartki Pauliny na Instagramie kontakt. Katowice, mapa, znak, wiecie, miejscówka, nie? I spodek, no wiadomo, nie? Spodek katowicki. Chciałam Wam powiedzieć, że może tego tak nie widać, a chociaż widać pewnie, to ATC się bardzo błyszczy, bardzo.
Paulina mówiła, że nalała tutaj wszystkiego, co się tylko dało, żeby się ładnie, ładnie błyszczało i ładnie się błyszczy, więc efekt jest super. Tu mamy ateciaki z grafiką od Tosi, Odetchnij, Koty, z lizakiem, no i muszę otworzyć. Natalia myśli. Dzięki, Natalka. Spotkałyśmy się już któryś raz. 19 z 20. Ojej, jak super, że się załapałam. Bardzo fajny ateciak. Tutaj folia bąbelkowa. No, takie inne, nie? Tła błyszczące niebieskie pod spodem. Kociak ma okulary zaznaczone glossy akcentem. I koło ratunkowe również. Pół perełki. Bardzo fajny, bardzo pomysłowy ATC. Dzięki bardzo, Natalka. Tutaj mamy ATC od Dawidka. Dawid był na zlocie z mamą, z Anią i był z nami na warsztacie Make and Take u Reni i radził sobie świetnie, naprawdę. I sam robił ateciaki, no naprawdę. Nie wiem, ile ty masz, Dawid, lat. To coś pewnie koło 7-8, ale zakręcony w skrapie jest już bardzo. Dzięki, Dawidek, bardzo. Mamy wspólne zdjęcie. Bardzo, bardzo mnie ono cieszy. Uwierz w siebie. To jest taki ateciak z koronką i z chłopczykiem. Craft O'Clock kolekcja. Pewnie. Danusia Kalinowska. Twórczo zakręceni. Niebieska nutka. Profil. Tylko nie jest napisane, gdzie ten profil. Pewnie na fejsie albo na Instagramie. Inspiruj z nożyczkami, z fajnie wyembosowanym pod spodem papierem, z chlapaniami. Podniosę Wam ten embossing, żeby było widać. Na takiej siateczce to nie jest kanwa. To jest takie trochę jakby naturalne, no nie plastikowe, nie? Taka siateczka, ale to nie jest kanwa. Nożyczki, znak rozpoznawczy. Wiadomo, że ATC jest od Anety. Dzięki, Aneta. Aneta miała urodziny pierwszego na tym zlocie, więc jeszcze dodatkowo się ściskałyśmy z Anetką, składając życzenia urodzinowe. To jest ATC, kolekcja jedyna słuszna od Reni, dąż do celu, od Reni Ludwińskiej, Art and Design, oczywiście od Reni z Craft O'Clock. Twórz i piękne kwiatki z motylkami. ATC od Ani Żelasz, czyli od mamy Dawidka. Kocham skrab i takie fajne, wycięte wykrojnikiem serce. Nie widziałam jeszcze takiego wykrojnika. Może się rozejrzę, bo fajnie wygląda. I to jest ATC wyjęte z wymianki i to jest ATC z Craft Cornera. ATC od sklepu Craft Corner. 195 z 200. Matko, do ciebie. 200 ATC. Możesz wszystko. Słonik tańczący na piłce, pod spodem gaza i to jest ATC od Ani Moskal. Z Anią też miałyśmy się okazję już poznać prędzej. Fajnie, że na siebie wpadłyśmy. W locie, co prawda, ale fajnie, że na siebie wpadłyśmy. Kolejne ATC, czarne katowickie, Alfons, kotek i to jest ATC od Sareriku. Tak, od Karoliny, od Sareriku. Tutaj mam jeszcze ATC od Asi Szulik z taką rozetką. Bardzo takie przestrzenne, no bo to jest taka wysokość, wiecie, nie? Znacząca, że tak powiem, z tą rozetką. I to jest ATC od Asi Szulik, pracownia kreatywna. I tutaj mam ATC od pana, który, że tak powiem, no, zaproponował nam wymiankę ATC. Bardzo się cieszę, że od czasu do czasu na tych naszych zlotach pojawiają się też twórczy panowie. To jest ATC bardzo w męskim stylu, wiadomo, nie? Wycięte wykrojnikami kapelusz, wąsy, muszka i ten okular srebrny. Nie wiem, co to jest za kolekcja. Nie wiem, czy to nie są Scrap Boysi pod spodem. Paweł Piasecki. Kontakt na YouTubie 13 z 36. Misternie zapakowane w taką torebeczkę, taką kopertę z pieczątką Handmade by Paweł Piasecki. I to się, proszę Państwa, nie ma prawa zniszczyć. Jak tak sobie to tutaj zakręcimy i zwiążemy i schowamy.
Ja akurat do pudełka z ateciakami, bo mam takie jedno wielkie pudło na ateciaki, ale przymierzam się do kupienia większej ilości tych koszulek, w których ATC się przechowuje. I teraz mam coś absolutnie wybitnego. To jest calineczka. Calineczka od pani. Niestety nie umiem wam powiedzieć, od kogo dokładnie, ale bardzo pani dziękuję za tą calineczkę. Jest przecudna, po prostu przecudna. Taka mała forma to naprawdę i skupienie kosztuje, i jakiś pomysł, żeby ją jakoś jednak zagospodarować. Bardzo fajne. I pani powiedziała, że te calineczki są dostępne przez okienko. Więc jak ktoś ma ochotę potworzyć takie calineczki, to zapraszam do zainteresowania się sklepem przez okienko. Ania ma dużo rzeczy ateciaków i takie gotowe zestawy i pojedyncze, na przykład birmaty docięte do wielkości tego rozmiaru 2,5 na 3,5, taki jaki jest ATC. Także no, fajnie, fajnie się zainteresować, jak ktoś by chciał takie calineczki porobić. No i teraz mamy tą wymiankę Pocket Letter. Ta wymianka była wymianką taką, wiecie, tajemniczą, bo nie wymieniałyśmy się face to face, tylko było pudełko, w którym składało się wszystkie te Pocket Lettery. No i można było sobie wziąć Pocket Letter, zostawiając swój. No i ja akurat trafiłam na Pocket Letter od Monika Lipowska Kysz. Chyba to jest K, mam nadzieję, że to ja dobrze czytam. Kolorowa koniczyna. To jest pewnie kontakt na Facebooku albo na YouTubie. Ja jeszcze nie sprawdzałam, ale sprawdzę i odezwę się do Moniki z podziękowaniem za Pocket Letter. No i pierwsza karta to jest karta ATC. Ja to tak powkładałam, że na pewno to nie jest u mnie pierwsza karta. Bądź sobą, jednorożec. Tu pod spodem to nie wiem, czy to jest kolekcja Craft O'Clock. No jednorożec to na pewno jest Craft O'Clock, nie? Ale to ja tak, wiecie, trzeba by było Paulinę zapytać, jaka to jest kolekcja dokładnie, bo ja to po papierach to tak niekoniecznie rozpoznaję. No to mamy pierwszą kieszonkę, w której jest ATC. Spróbujmy włożyć z powrotem. No i w kolejnych 7 są wymianki. No i ja w tej wymiance dostałam takie gwiazdki shakerowe, do takich większych shakerów, fajne fioletowe, no bo jak widać ten pocket letter jest zrobiony z kolekcji Craft O'Clock, tej takiej fioletowej. Craft O'Clock to jest, nie? Tak. Tak mi się wydaje. No i tu mamy te skrzypce, to jest chyba jedna karta. Tu mamy z drugiej strony ten sam, kontynuację tej samej karty. No i tutaj mamy tą część taką fioletową. Fajnie też pomyślane. Z jednego czy z dwóch arkuszy papieru, ale wszystko do siebie fajnie pasuje. W drugim mamy tekturki. I tutaj mamy tekturkę Panny Młodej dwa razy w różnych sukienkach. Tutaj mamy tekturkę Królowa jest tylko jedna, no wiadomo to. I tekturkę butów. Takich, wiecie, na obcasie. Fajowsko. To jest taki komplet, no bo to nie muszą być suknie ślubne, nie? To można zmediować, pomalować, wybłyszczyć i zrobić z tego takie sukienki, jakieś na przykład kartka z okazji panieńskiego, albo jakaś urodzinowa, okrągła okazja. Bardzo fajny komplet tych tekturek. A tu mamy tekturki, one są chyba z kreatywnej pracowni. Poczekajmy. No nie, nie poczekajmy, jednak trzeba nożyczki. Bo wydaje mi się, że takie tekturki to ja widziałam w kreatywnej. Taka dziewczynka elf. Tu kolejny elf i kolejny elf. Bardzo fajne. Jak ktoś... Aha, nie za bardzo widać. One mają takie, wiecie, wypalenia, nie? Na tych tekturkach. Fajne są. Bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Ktoś układa i lubi kompozycję w trójkąt, no to idealnie. Tu już nie będę wyciągać, tutaj są półperełki, tutaj są kolejne rzeczy do shakera, tym razem w takim nie tylko fioletowym, ale też takim zielonym kolorze. Listki, motylki, bardzo fajnie, kolorystycznie fajnie skomponowane. Tu mamy guziczki,
Tu mamy guziczki, też kolorystycznie dobrane do całego tego wyglądu pocket lettera i mamy spinacze. Ja uwielbiam te spinacze, naprawdę uwielbiam je. Pewnie tam nie za często w moich pracach je widać, ale ja bardzo lubię te spinacze. Miałam ich ostatnio drewnianych, takich w naturalnym kolorze drewna i użyłam ich do czego? Do kartki chyba ostatnio, jak robiłam, ale już mi się skończyły. Także teraz mam w takim odcieniu lila, róż i fiolet i biały. Bardzo mi się podoba. Fajnie to jest dobrane kolorystycznie, że można tego użyć po prostu do jednej pracy, nie? Albo do dwóch. No i w dziewiątej jest list, który już sobie przeczytałam, ale wam nie pokażę, bo to jest do mnie list. Dobra, tak wygląda pocket letter. I teraz na warsztacie Make and Take z Renią zaczęłyśmy robić taki notesik, trochę jak travel journal może być traktowany. Podwójne wstążki, więc będzie ciężko rozwiązać. Ale się da, ale się da. I tutaj ja sobie wybrałam kolekcję tę Unicorn Sweets. Kasia była najbardziej zdziwiona moim wyborem kolekcji. On jest taki z wysokości A4. Tutaj jest 4,1/8, tu jest bigowanie na 3/4 i znowu zostało 1,1/8. No i to jest taki notesik, który ma taki wkład trochę grubszy, z taką otwieraną klapeczką. Tutaj są kartki na zapiski, albo na właśnie, wiecie, te wszystkie travel journalowe epopeje, jak tam sobie ludzie tworzą. Tu mamy kopertkę, do której możemy włożyć różne pamiątki. Znowu mamy taką część notesowo-zapiskową. Tutaj mamy znowu dużą kopertę, do której zmieści się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, jak sobie tutaj chcecie włożyć. Znowu mamy część zapiskową i znowu mamy ten taki wkładzik. Ja sobie tutaj to zamknę i to będzie kieszeń. A z tej strony, przepraszam, a z tej strony zostawię taką otwartą klapkę. Po prostu taką, wiecie, po prostu klapkę. Ja tak sobie pomyślałam, podpatrzyłam to u Usi. Chyba na zlocie w Krakowie. Uszli na zlocie w Krakowie w zeszłym roku miała taki notes, tylko taki gotowy notes, chyba z jednej z tych firm, które się wystawiają na zlocie. Ja sobie przypomnę nazwę tej firmy, albo i nie. I tam właśnie dziewczyny mają notesy do travel journali. Bardzo często Kacha robi warsztaty, takie make and take'i z tego travel journala i to jest właśnie z tej firmy. I Uszi miała taki notes i tam się po prostu wpisywałyśmy jej, tak wiecie, na zasadzie pamiętnika, czy na zasadzie takiego, no, pamiętnika ze zlotu. Ja postanowiłam, że ja sobie ten notesik właśnie do tego wykorzystam. Dołożę sobie jeszcze tutaj papier kraftowy. Co prawda ja mam kremową okładkę i białe kartki, ale dołożę sobie tutaj też kartki kraftowe, na których będę przyklejała zdjęcia ze zlotów. Natomiast te białe kartki wykorzystam po prostu do takiego wpisywania się kolegów i koleżanek, które spotykam na zlotach. No i kolejny zlot jest pod koniec czerwca w Katowicach. Ja jeszcze w Katowicach, we Wrocławiu. Ja jeszcze w międzyczasie jadę na spotkanie skrapowe do Łodzi. To już mam nadzieję, że będę miała przygotowane i będzie można sobie tutaj wkleić zdjęcia. I wiecie, mieć taką pamiątkę. No bo jak zauważyłyście, pomimo zapowiedzi wcześniejszych, to nie jest film vlogowy. Nie? To nie jest vlog. No i tutaj mam resztę z tego, co mi zostało z tego warsztatu, kalki, napisy. To sobie tutaj wszystko potem pouzupełniam. Te kalki też wykorzystam jako przekładki. Pewnie każda kalka to będzie przekładka do, znaczy kawałek tej kalki to będzie przekładka do kolejnego, żeby rozróżnić zloty po prostu, nie? Ok. No i teraz, jak już mamy załatwione ateciaki i mamy załatwione pocket letter, mamy załatwione i w ogóle wszystko, to mogę teraz usunąć ten cień. Tu mam kawę, więc ten cień musi zostać, bo ja tutaj mam kawkę, bo mi zaraz zaschnie w gardle. I teraz przechodzimy płynnym krokiem do, tanecznym krokiem, nie płynnym krokiem, tanecznym krokiem, do
zakupów. No i rzutem na taśmę, bo to już było zakupy poczynione przed samym moim odejściem, znaczy wyjściem z warsztatów, to są zakupy z kreasfery. Tym razem nie kupowałam metali, bo ja nakupowałam tych metali ostatnim razem bardzo, bardzo dużo. Tu mi się magnes połamał. Oczywiście kupiłam magnesy, kolejnych sztuk 20. Ja uwielbiam te magnesy z kreasfery, one są bardzo dobre i bardzo mocne. Kupiłam sobie dwie doniczki do mojej maleńkiej szklarni. I to jest oczywiście szydera, bo szklarnia jest wielka. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak ogromna. Tu sobie to wszystko poodcinam. Kupiłam sobie dwa takie metalowe wiaderka w kolorach nieoczywistych, ale w kolorach pasujących do kolekcji, z której zamierzam tą szklarnię wykonać. I zaraz Wam też tą kolekcję oczywiście pokażę. Kupiłam sobie dwa takie krzaczki kwiatkowe. Ja już miałam je prędzej. One się fajnie sprawdzają w pracach. Ja je bardzo, bardzo lubię. Metalowe nożyczki, bo ja ostatnio tych nożyczek używam bardzo często. Widziałyście też w... A, nie widziałyście jeszcze. A, nie widziałyście. W kartce dla Anetki. Więc ostatnio często tych nożyczek używam i one mi szybko schodzą, więc postanowiłam sobie dokupić. No i trafiłam w końcu na najlepszą na świecie pastę modelującą z Pentartu. Ta pasta jest jak masło. Ona jest tak delikatna, to jest pasta light, biała, nie zmieniająca koloru, nie taka, wiecie, nie żółknąca od razu. Bardzo dobrze się rozprowadza na maskach. Uwielbiam tą pastę, po prostu ją uwielbiam, będę ją wykorzystywać w szklarni, wiadomo. Dostałam też reklamę, a kupiłam jeszcze płotek, no zgadnijcie do czego. Oczywiście, że do szklarni. Nie wiem, czego wykorzystam, ale kupiłam z myślą o tym, że będzie to element do tej szklarni razem z tymi doniczkami i z tymi, wiecie, kwiatkami tutaj. No i dostałam reklamę twórczo zakręconych warsztatów w Ustroniu. Ja jeszcze nigdy w Ustroniu nie byłam i pewnie nie będę, ale powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, bo to jest dopiero październik, 3-6 października, czyli już szał przygotowań do szkoły minie, będzie trochę więcej miejsca, to jest jesień. Ja nie wiem, czy to nie jest ostatni zlot, czy to nie jest ostatni zlot w roku w ogóle i ostatnie warsztaty. Więc no, poszukam sobie, bo mi się wydaje, że już na Facebooku też były ogłoszenia o tym Ustroniu, chociaż nie wiem, czy nie o letniej edycji, ale no to trzeba wszystko oczywiście sprawdzić, żeby zobaczyć, czy się człowiek załapie na tą jesienną edycję, czy nie. Na razie podchodzę do tego tak trochę, wiecie, z dużą dozą niepewności, ale postaram się, jeszcze poprawię trochę, bo widzę, że jest krzywo jak diabeł, postaram się może na ten zlot polecieć. No i teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać parę rzeczy, które kupiłam na zlocie. Teraz na zlocie w Katowicach, chyba po raz pierwszy, nie wiem, czy nie w Warszawie, ja też nie były dostępne, bo ja nie byłam na zlocie w Warszawie, ale były dostępne grafiki Olgi Bielskiej. I Olga te swoje grafiki wykorzystuje oczywiście w swoich pracach i w swoich warsztatach. I to jest na przykład grafika, która była albo będzie użyta w albumie Baby. I to jest taka, to są takie grafiki morski, niebieski, szary i brązowy. Ale ten brązowy jest taki, wiecie, nienachalny, nie? On jest taki z beżem, z żółtym trochę pomieszany. Bardzo taki delikatny. Nawet jeśli jest ten brąz, to on jest taki naprawdę bardzo, bardzo delikatny. No i to jest, to było użyte w albumie Baby. Ja użyję tego w kartkach, tych grafik. Tu mamy drugą z tego samego, jakby z tej samej edycji, bo w tych samych kolorach. Tylko mamy ubranka, mamy zwierzątka, mamy też drugi domek, żabkę, bodźka, takiego na gnieździe bodźka, słoninki, wiewiórki. Domki są, nie są takie same.
Domki nie są takie same, więc do kartek dziecięcych, do kartek pop-upowych te grafiki są świetne. Olga wycina z tego, co ja pamiętam i kojarzę, bez ramki. Ja wycinam z ramką, a tu nie ma obrysów, więc trzeba będzie się trochę postarać, żeby te grafiki ładnie wyciąć. Tu mamy grafikę w różu i w niebieskości do prac dziecięcych. No ja mam teraz, powiem Wam, tyle rzeczy do prac dziecięcych, że po prostu, no same dziecięce prace mogę tworzyć. Nie wiem jeszcze tylko komu, ale mogę. Kupiłam też grafiki szkolne, ponieważ mam zamówienie na kartki z podziękowaniami na koniec roku i na boksa dla pani odchodzącej na emeryturę, więc kupiłam sobie trochę grafik szkolnych. Ta mi się bardzo podoba, a ta sowa, no ta sowa to jest moim zdaniem mistrzostwo świata. Będzie jeszcze dzisiaj więcej słów mistrzów świata, także trzymajcie oczy i uszy szeroko otwarte. To jest grafika taka, do jakich lekcji? No to jest dobrze powiedziane, ale do 1-3 mi się wydaje, bo ja ją chyba kupiłam właśnie z myślą o tym boksie 1-3, bo tu jest nawet papier taki w trzy linie, to ABC, takie podstawowe rzeczy, tablica, no i ta sowa na książkach, globusik. Bardzo, bardzo fajna, fajne graficzki. Tu mamy grafiki z techniką chyba związane, bo jest pismo to techniczne. Dużo takich, wiecie, technicznych rzeczy, czyli to jest taka technika z plastyką. Tutaj mamy też można powiedzieć, że plastykę, jakieś kredki. Te stokrotki, stokrotki to są chyba, nie? Bardzo mi się podobają te kwiatuszki. Tu plecak z książkami, więcej książek, piłka, balony, list, zeszyt, ołówki. No taka, wiecie, szkolna grafika. Tu chyba taka, no jest to prawda tablica i plecak, więc tak jakby no, kojarzy się ze szkołą, ale te dzieciaki tutaj to nie są takie za bardzo szkolne, to raczej takie przedszkolne, może takie tam kończące zerówkę na przykład, nie? Dla pani z zerówki. No i to jest arkusz, który mi się podoba absolutnie najbardziej. On jest pewnie wymyślony pod kartkę o tematyce, nie tematyce sztuki, bo mamy te maski świetne, światła, bilety do teatru, czy tam i scenę. Więc wiecie, Olga jest mistrzynią pop-upów, więc no to zakładam, że wszystkie te grafiki powstały z myślą właśnie o takich pracach pop-upowych. Następną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, to jest odbiór zakupów ze sklepiku Gosi. I tutaj jakby, no wiecie, taśmy taśmami, nie? Dodatki, gratisy w sensie paseczkowe z różnych, przeróżnych kolekcji starszych i nowszych Craft O'Clock. I te kółka, ja jak przeglądałam to w Silesii, przeglądałam tą paczkę, to stwierdziłam, że te kółka są idealne do ateciaków. Ja mam tego sporo, tych kartek z tymi kółkami i jakoś tak słabo je wykorzystywałam, ale doszłam do wniosku, że w następnych ateciakach, jakie będę robić, w niedużych seriach, bo ich dużo nie ma, ale w niedużych seriach będę te kółeczka wykorzystywać. Tak jak mówię, no taśmy piankowe, 1, 2 i 3 mm. Skończyła mi się ta czerwona taśma PET, więc postanowiłam ją sobie kupić. Tu jest 3 mm i 6 mm i to są moim zdaniem najlepsze rozmiary tych taśm. Kupiłam sobie nowy nożyk, bo tamten gdzieś posiałam te zapasowe ostrza, a to ostrze, które miałam, jest już tak tępe, że nic nim się nie da przeciąć. No i w końcu, po długich, długich, długich poszukiwaniach kupiłam ostrze do trymera razem z bigownicą We Are Memory. Dwa ostrza, no cztery dychy, nie? To wiecie, po taniości nic nie ma i ciemno-niebieski tusz. Ja robiłam zakupy w sklepiku z odbiorem
nie tusz, tylko wosk oczywiście, z odbiorem w Katowicach. I ja wam powiem, że to jest u mnie niebezpieczne, bo ja już w Łodzi o mały włos zapomniałam odebrać przesyłkę z Scrapbooking Shop, a teraz, bo niestety zapomniałabym odebrać przesyłkę ze sklepiku Gosi. Dobrze, że zauważyłam dziewczyny, które tam, wiecie, przemykały z tymi torbami, z napisami różnych sklepów. To mi się przypomniało, że ja przecież też mam do odbioru przesyłkę. Bardzo się cieszę z tej przesyłki, a najbardziej z tego solidnego kartonu, bo nie mam gdzie trzymać baz. No i kupiłam sobie coś, co już dawno mówiłam, że muszę dokupić, czyli tylko jak to otworzyć, chyba trzeba to rozciąć. To są maty magnetyczne do przechowywania wykrojników. No ja już kupiłam sobie prędzej 5 takich małych mat, ale teraz ich nie ma w sklepiku, są tylko te A4. No to kupiłam sobie tych A4, nie wiem ile tu jest, 2 czy 3? 2 chyba są tutaj te maty. Dziewczyny mówią, że one się świetnie tną, więc przetnę je sobie do formatu A5 po prostu i będę miała 4 kolejne maty do przechowywania wykrojników. Wykrojniki się na tych matach dobrze trzymają i się nie wyginają, wiecie? Ja mam tą teczkę taką trochę beznadziejną na dokumenty oryginalnie, ale ja przechowuję w niej wykrojniki i teraz na tych matach przyczepione te wykrojniki to jest naprawdę mistrzostwo świata. No i teraz wyjmę papiery, bo zamówiłam sobie też mystery boxa papierowego, bo był w promocji. I tutaj jest, nie liczyłam tych arkuszy, ale jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Ja się zastanawiałam, dlaczego ta paczka jest taka ciężka, a tutaj zobaczcie, ile jest tutaj tych papierów. To są pojedyncze papiery, choć z kolekcji. Bo teraz tutaj, jak widzicie, tutaj się trochę rozsunęło, więc tutaj widzę, że tutaj jest, że są kolekcje, po prostu kilka kartek z kolekcji. I to jest Childhood od Mintaya. Fajna jest ta tablica, fajnie to można ugrać, chociaż to jest naprawdę, naprawdę sporej wielkości. Mam sama ta tablica. Ona ma 24,5 cm. I to jest 9,5 cala, więc to jest nawet, trzeba by było pościnać trochę tą ramkę, żeby móc to wykorzystać na przykład na okładkę do albumu. Ale da się to pociąć, nie? To nie jest tak, że tego się nie da wykorzystać. Nie wiem, czy ja tego nie użyję do tego boksa dla tej pani odchodzącej na emeryturę. No i z drugiej strony mamy takie czapki, szlaczki takie, no umówmy się, że to takie szlaczki, ale no bardzo fajny arkusz. Ja tak bardzo dobrze nie znam tej kolekcji Mintaya, bo jak wiecie, mamy się z Mintayem ostatnio nie za pan brat, choć kupiłam kolekcję tą podróżniczą. Tu mamy ramki z tej samej kolekcji, z tego Childhood. Tu już mamy mniejszą tablicę. To już jest, wiecie, to już jest fajne do użycia, nie? Te karty lubię Mintayowe, nawet do ATC. Tu mamy Country Fair. To jest taka trochę kuchenno-przepieśnicza, wiejska, przepraszam, taka trochę kuchenno-przepieśniczo-wiejska kolekcja. No i tu mamy karty i rameczki z drugiej strony. Ta ramka jest fajna, bardzo mi się podoba. Te kratkowe to takie typowo Mintayowe, ta też typowo Mintayowa, to nikt by się nie pomylił. Tu mamy takie ramki w okuciach, no ta jest fajna, ta do wykorzystania nawet, wiecie, niekoniecznie, na przykład do ATC do wykorzystania, nie? Tutaj mam, to są takie drzwi. No, fajne. Samą ramkę można wykorzystać, nie trzeba tych teł wykorzystywać, nie? Sama ta ramka z okuciem, tutaj haczyk i mamy takie, wiecie, otwierane klapkę drzwiczkową. No, bardzo fajne są te ramki. No, ale i też te z tyłu, te grafiki są fajne. No i tu mamy znowu ogromną grafikę koła, no to jest grafika do layoutu. No ja oczywiście nie jestem layoutowa.
Tu mamy marcheweczki i grzybki i rzodkieweczki i kapustki. Czyli no tak wiecie, wiejsko-sielsko, nie? Nawet te bakłażany chciałam powiedzieć. Jezu. Jakie bakłażany? Szparagi oczywiście. Tu mamy przepiękną łączkę. Bardzo ładny jest ten arkusz. Nierozmyty, nierozpikselowany z tego, co ja widzę. Mam okulary na nosie, więc mam nadzieję, że widzę dobrze. Ja nienawidzę pikselozy w miętaniu. No i tu mamy tą piękną, miętową kratkę. Ona jest fantastyczna, ta kratka. No do bardzo, bardzo wielu rzeczy może być użyta. Kolejne kartki to jest kolekcja Nightfall. Taka, wiecie, fioletowo-czarna. W ogóle nie moja bajka. Ramki z tyłu, a tu grafiki. Dużo wina. Dużo wina, winogrona. Wiecie, grafiki są fajne, tylko kolorystyka niekoniecznie w moim stylu. Tu mamy też taką w tym samym odcieniach kolorystycznych łączkę z różami. No i tu takie bardzo ciemne, fioletowo-czarno-morskie tło. Samo tło jest fajne, nie? Chociaż kolory nie moje, ale do podbicia, do ciemnych, a na wierzch jaśniejsze, do podbicia fajne. Ta łączka też jest fajna, też jest, no kolory takie, wiecie, bardzo ciemne, ale no trzeba oddać, że pomysł na arkusz jest fajny. No i to jest arkusz, który mi się podoba. I to jest arkusz, który mi się podoba. Fazę księżyca. Fajny jest, naprawdę. To wiecie, no nie trzeba użyć tej części. Nie? Można użyć po prostu tą część z tymi księżycami, z tymi fazami księżyców. Fajna jest ta strona, podoba mi się. No i tutaj stare drewno, takie odpadające, odpryskujące. Dużo brązowego, ale ta zieleń z tym fioletem się tam pod spodem przebija. No wiadomo, musi pasować kolorystycznie do grafiki. Merry Little Christmas. To chyba jest stara jakaś kolekcja. Nie, bo wszystko jest z Mintaya do tej pory. Nie wiem, czy w ogóle wszystko nie jest z Mintaya. No kwiatki takie posypane śniegiem, te takie jagódki, to chyba polisensje, nie? Te kwiatki. Tu mamy takie gwiazdkowe, bardzo delikatnie różowe tło. Fajne, tylko bardzo pikselujące, nie? Bo światło się odbija. Nie pikselujące, tylko odbijające światło. No tu jest kolejna grafika i kolejna karta pod layout. Jak ktoś robi takie, wiecie, typowo zimowe zdjęcia, świąteczne, no to to jest idealna. W takim oknie jest ten wianek. Albo zawieszony na drzwiach, bo raczej się na drzwiach wiesza te wianki, nie na oknach, nie? Fajna grafika, podoba mi się. Podoba mi się. Nawet jakby to tak, wiecie, porościnać, nie? To można by to było wykorzystać do strony bliźniaczej. No, nie jest źle, ale no, generalnie pewnie bardziej pod layout jest przewidziana. No i tu mamy kratkę. Ja akurat fanem tych kratek nie jestem. One mi tak mało kratkę przypominają. Ale świąteczna czerwona krata. No i tu mamy kolejny świąteczny arkusz, bo cały czas jedziemy w tej kolekcji Merry Little Christmas. No i tu mamy bombeczki. Takie wiecie, pod kartki nawet, nie? Tu pod strona albumowa, jak się patrzy, tylko będzie trzeba pewnie te drzewa ściąć. Ale taka do użycia, naprawdę do użycia, bo no tutaj ta grafika ma, żeby nie uciąć samochodu, ale mieć połowę kwiatka, no to jest prawie 8 cali, no to spokojnie. Do strony 8-calowej to spoko, moim zdaniem. I tutaj te 8 cali, nie widzicie odkąd ja mierzę, staram się od początku arkusza, nie? Te 8 cali tutaj od początku, wiecie, kolorystycznie, no, 8 na 8 fajnie by wyglądało. No bo Mintaj to jest raczej, to są raczej duże albumy, nie? Tu mini albumu takiego, wiecie, 15 na 15 czy 16 na 16, to niekoniecznie, nie? Bo to połowę poobcinamy bezsensownie, więc nie. No i tutaj też taka bardzo świąteczna grafika, taki wystrój kominka chyba.
No a u góry Merry Christmas na chorągiewkach, tak? I też takie typowo bombkowo-gwiazdkowe rzeczy. Graceful to jest kolekcja kolejna, mintajowa. Nie. To już bardziej ta strona. Takie spękania, zielonkawe i białe gałązki na tej zieleni. To tylko jedna kartka z tej kolekcji. Teraz jest Glamour Rock. Fajna była ta kolekcja, fajne były te karty, chociaż też jest ciemna, ale już utrzymana bardziej w różu i czerni niż w fioletach. To jest taki ciemny róż, to jest fajna strona, no ale to jest typowy layout, nie? Typowy layout dla na przykład do ozdobienia zdjęcia z osiemnastki kogoś. Nie? No nie kogoś, tylko dziewczyny, no bo mamy kosmetyki, perfumy, buty na wysokim obcasie. Więc jak ktoś miał taką okazję i mógł zrobić taką pamiątkę, pod 5 sekund już było, nie? Ale fajny pod layout, strona fajna pod layout. A i z drugiej strony, o, ho, wow, jakie fajne. No, ktoś nie lubi layoutów, to tło jest zarąbiste. Bardzo mi się podoba. I kolejna karta z tej samej kolekcji. To już dosyć proste do wykorzystania, chociaż ten mikrofon jest tak wysoko wysunięty, że tak wiecie, albo przecinamy kurtkę, albo no tak to tniemy raczej, nie? Bardziej w pionie. Z tyłu panterka. Czarno-brązowa. I jest następna kolekcja Grandmas Attic. Grandmas Attic, nie znam tej kolekcji w ogóle. W ogóle jej nie znam. Tu mamy łączkę. Tu bilety. To też, to tło fajne, biletowe. Podoba mi się. Następna kolekcja Fail Festival. No i to jest kolekcja, którą uwielbiam. Ja robiłam z niej bardzo, bardzo dużo rzeczy. Między innymi album ze Scrap Kate, kartki świąteczne, jesienne, urodzinowe. Uwielbiam tą kolekcję. I ta strona z tym psem, po prostu to była jedna z moich ulubionych. I jeszcze była taka strona z takim ogromnym pniem drzewa. No fantastyczna była ta kolekcja. Bardzo mi się podobała. Bardzo dużo rzeczy z niej zrobiłam. Kolekcja Harmony. To jest też kolekcja, którą miałam i którą używałam. Love Letters, to jest też kolekcja, z którą ja bardzo dużo pracowałam. Robiłam bardzo dużo kartek z nią, ale tutaj mamy same ranki. Urban Jungle, o tu już mamy troszkę, znaczy oprócz ramek i tych grafik mamy też kartę z kolekcji i tu kolejną. Ale tu się tak dużo dzieje na tych kartkach, no to są po prostu obrazy, nie? To są po prostu obrazy. Tylko oprawić w ramkę i powiesić na ścianę. Tutaj mamy takie tło, snopek siana jakby, czy zboża, taki z góry sfotografowany. Tutaj na drugiej stronie tej dżungli mamy ten plaster właśnie taki drzewny, plaster drzewa. Bardzo fajowska jest ta grafika z tym drzewem. Zaraz mi to wszystko spadnie tu z boku. Teeny Miracle. To była kolekcja dziecięca. Ja tej kolekcji nie miałam chyba. Nic z niej nie robiłam. W ogóle znam kolekcję, ale nie pracowałam z nią w ogóle. Na drugiej stronie są napisy. To jest taka biała kartka i takie bardzo jasno-brązowe napisy, takie ręczne, jakby piórem robione. Ona była utrzymana w takim miętowym kolorze, ta kolekcja. Fajna była. Ale nie miałam. Tutaj czerwone kropki. Dlaczego czerwone? Nie mam pojęcia. I tutaj mamy coś, co się przyda. Nawet do dwunastki. Niekoniecznie z tą kolekcją, nie? Bo to są karty miesiąca. I'm 1 month old. 4 miesiące stary. Znaczy mam już 4 miesiące, nie? Tutaj metryczka z pierwszymi. Pierwszy uśmiech. Pierwszy śmiech.
Pierwsze rolowanie, przespałem całą noc, siedzę z pomocą, chwytam butelkę, pierwsze słowo, to jest crawling, to jest chyba raczkowanie, nie wiem, podnoszenie się? A tak, podnoszenie się, staję samodzielnie, piję z kubeczka i pierwsze kroki. Fajnie to pomyślane. Tutaj zdjęcie i data danego zdjęcia, no i tu metryczka, tak? I te karty. I tutaj więcej miejsca na zdjęcie z urodzin, z odbicia stópek. No fajne, bardzo fajne są te karty. Written Memories to jest też kolekcja, którą ja znam i którą bardzo lubię. I mam bardzo sporo jej. Ona była w którymś skrapełku, ta kolekcja. Wordland, znowu kolekcja, której nie znam, Mindaya, w ogóle jej nie znam. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, z którego roku jest to kolekcja, ale to tło jest fantastyczne. Bardzo ładne. Taka jakaś leśna kolekcja zdecydowanie. Czemu ja jej nie znam? Czemu ja z nią nigdy nie pracowałam? Nie wiem. No i tu dechy. Time of Wonders. Też nie znam tej kolekcji. Nie moja kolorystyka. Ja nie lubię fioletowego koloru. Ale też widać, że jest świąteczną kolekcją, nie? Bo tu mamy prezenty, choinkę. Tu za oknem widok. Pozwolicie, że ja już tak dosyć szybko, nie? To zrobię. Z tych kolekcji, których nie znam za bardzo. Albo w ogóle ich nie znam. Tutaj jest ta kolekcja Vacation. To też była praca chyba ze Scrap Kate na tej kolekcji. Tu taki kapelusz słomkowy z góry sfotografowany. Fajny pomysł. I to jest karta absolutnie layoutowa. Nie? Czyli już nawet miejsce przygotowane na zdjęcia. No bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, chociaż no, ja musiałabym to pociąć, żeby tego użyć, bo ja 88 raz powtarzam to dziś, że nie jestem layoutowa, ale tak to przeciąć i tak to przeciąć i można użyć na klapki na przykład, nie? Fajny pomysł z tymi ramkami na zdjęcia. Fajny pomysł. No i tu mamy, a tu był ten kapelusz, a tutaj są ramki z grafikami. Tak wygląda, moi drodzy, Mystery Box, czyli Mintajowy. To trafiłam na Mystery Box z Mintajem. Tak wygląda ten Mystery Box. No, jak ktoś nie zna kolekcji, a chciałby wrócić może do starszych kolekcji, no bo te zimowe zakładam, że są starsze. No to jest bardzo stara kolekcja, nie? Ona ma nie, ze 2 lata na pewno. Albo i 3. Więc no, jak ktoś chciałby wrócić do starszych kolekcji Mintaya i zamówi sobie taki Mystery Box w sklepiku i dostanie jakąkolwiek firmę, tak? Nie tylko Mintajową, a nie zna danych kolekcji, to zawsze będzie mógł sobie popatrzeć na grafiki, na kolorystykę, nim zdecyduje, czy daną kolekcję chciałby kupić, jeśli w ogóle jeszcze są dostępne na rynku. A jeśli ktoś dostanie papiery kolekcji, których zna i które lubi, no to po prostu ma uzupełnienie, tak? Może tam czasami brakuje nam jakichś pojedynczych kartek, 2 czy 3, no to to jest naprawdę fajna rzecz. Ja kupiłam sobie ten Mystery Box po raz pierwszy, ale wydaje mi się, że nie po raz ostatni. Tam były jeszcze 2 inne. Ten był akurat w promocji, ja już wyrzuciłam fakturę, więc nie powiem Wam, ile on kosztował, ale niedużo. Mi się wydaje, że ze 2 dychy chyba. No to za 2 dychy tyle papieru, no to wiecie, to no absolutnie bardzo to się opłaca. To była jakaś promocja na ten Mystery Box, więc no kupię sobie pewnie jeszcze jeden. Tylko zapytam Ulę, czy we wszystkich Mystery Boxach jest Mintaj, nie? Bo jak jest Mintaj i drugi raz trafię na dokładnie taki sam zestaw, no to trochę bez sensu. Ale mam papiery i kolorystykę, której sama bym nie kupiła. Na przykład te fioletowe wszystkie, ten Glam and Rock, taki czarno-różowy. No i te, zapomniałam oczywiście nazwy, ale poszukam.
gdzie tam było tak dużo tego fioletu, Nightfall. No to są kolekcje, których ja bym nie kupiła, bo to nie jest moja kolorystyka, nie? Ale mam papier i jak się trafi coś w takich odcieniach i w takiej kolorystyce, no to nie zawaham się użyć. Oczywiście, żeż nie. No dobra, i teraz przechodzimy tanecznym krokiem do najprzyjemniejszej części zakupowej, czyli do nowych kolekcji z Craft O'Clock. No to jestem po krótkiej pauzie. Mamy trzy nowe kolekcje w Craft O'Clock. Dwie kolekcje dziecięce, różową i niebieską. No i kolekcję, która jest dla mnie absolutnym sztosem, czyli kolekcję kuchenną, przepiśnikową, ale też oczywiście kolekcję, na którą polowałam i którą kupiłam z myślą o szklarni, no wiadomo. Obejrzałam dodatki, przyznaję się bez bicia. Ja kupiłam sobie miks na zlocie, ponieważ zamówiłam w sklepiku Gosi wszystko. Wszystko jak szło, a powiem Wam, że po raz pierwszy z kolekcjami tymi trzema wyszedł też miks papierów. Ja mam akurat osobne, ale miks papierów kolekcja plus bazy. Żeby nie trzeba było kupować, jeśli, no wiadomo, ceny są jakie są, żeby, jeśli ktoś nie może sobie pozwolić na kupno osobno papierów bazowych i kolekcji, to kupi sobie miks, który jest połączeniem i kolekcji, i papierów bazowych. I on jest w tej samej cenie, co kolekcje. Mam nadzieję, że w sklepach też jest ta sama cena, bo powiem Wam szczerze, że ja kupowałam, zamawiałam w przedsprzedaży w sklepiku, więc tam jest 25% zniżki wtedy, więc nie wiem dokładnie jaka jest ta cena, ale jest ten miks, więc można kupić i miks dodatków, i miks kolekcja plus zestaw papierów bazowych. Ja tak jak mówię, tu kupiłam w kolekcjach dziecięcych miksy, no bo w sklepiku mam wszystko, a tu kupiłam osobno kolekcję i zestaw papierów bazowych plus miks dodatków do tej kolekcji kuchennej. No to zaczniemy może od samej kolekcji. Tutaj mamy 24 podwójne papiery, wymiar 23 na 23 i 20 są teraz 250 gram, więc to jest naprawdę, naprawdę solidny papier. No dobra, zróbmy tak, żeby nam się nic nie zniszczyło, czyli zaklejmy na razie ten klej. Ja postaram się wyjąć szóstkę, czyli do okładki kolejnej. Tak. No to mamy okładkę i prezentację tego, taką w skróconej formie, co jest w środku. Kolekcja jest utrzymana w czerwieni, zieleni, żółci, ale też brązie, bo jest sporo dodatków kawowych i herbacianych. Zaraz do tego przejdziemy. Z tyłu okładki mamy dechy. Takie, wiecie, pochlapane. A, zapomniałam powiedzieć najważniejsze rzeczy. Kolekcja jest Kasi Kędzierskiej. Friends in Craft O'Clock, czyli by Kasia Kędzierska. Tu mamy dechy z chlapaniami, z przetarciami, z takim chyba rozmazanym pismem, mi się wydaje, albo z takim wybieleniem. Tutaj mamy przepiękny fartuszek. Tu książkę pewnie jakąś kucharską w otoczeniu kwiatów. Tutaj przetwory, przyprawy, no i więcej kwiatów. Fartuch jest rewelacyjny. Tłem jest różowa kratka i tutaj widać, albo nie widać, widać już teraz, chlapania. Chlapania w różu i złocie. Ja może to odłożę, bo to mi daje pobłysk, więc na razie to odsunę na bok. No i cień od kawy, nie? Tu mamy zielone tło, zielono-żółte, od takiego ciemnego zielonego do takiego bardzo jasnego i aż żółtego. Też chlapania.
tutaj przetwory, garnek z jednogarnkową potrawą pewnie. Tutaj mikser, nie mikser, tylko no co, sokowirówkę pewnie, tak? Coś do robienia soków, dużo słoików, bardzo, bardzo eleganckie, bardzo fajny papier. Tu mamy trochę pomarańczowego i różowego, albo czerwonego bardziej niż różowego w tym rogu, a tutaj przechodzimy do takiej pomarańczy pochlapanej. No i tu mamy prezentację owoców, a tutaj pewnie jakiś wstęp do robienia dżemu. Tak, bo w garnkach owoce poskładane. Tutaj znowu mamy zielone tło, takie murkowe, takie ceglaste, ale zielone. I to jest moim zdaniem najpiękniejszy arkusz w tej kolekcji. No wiadomo, ja jestem kawowa, więc dla mnie wszystko z kawą jest piękne i bardzo mi się podobają te kwiaty tutaj. Nie mam pojęcia, co to są za kwiaty. Nie wiem, czy nie storczyki albo orchidee. A bardzo mi się te kwiaty podobają. Bardzo. No zjadłabym takie ciastko do kawy, nie? No każdy by zjadł. I tu odbicie od kawy, od szklanki pewnie i tu też. Cudny jest ten arkusz. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Wracamy z powrotem do różu. Do różu. I do słodkości. I tu mamy znowu te cudne kwiaty. Tu też. Tu kawałek bazylii nawet jeszcze widać. Nie mam pojęcia, co to są za kwiaty, ale są fajne. I tu mamy takie brązowo-beżowe tło, też ze słoikami, z jakimiś przepisami, przepiśnikami pewnie. No a tu górę taką kwiatową. A i teraz nie pokazałam teł w ogóle, nie? Na tej stronie mamy zielone kropeczki. Tutaj mamy kwiaty na takim beżowo-żółtym tle. Bardzo ładne. Na moim ulubionym z tyłu jest czerwona krata. Uwielbiam motyw tej kraty. Z tymi wybieleniami tutaj. No ona jest bardzo, bardzo przepiśnikowa. Bardzo. I pewnie powstanie oprócz szklarni też przepiśnik. Coś tam Tośka zapowiadała, że będzie robić. Tu mamy taką trochę tapetę, a trochę taki murek. Takie kafelki jakby bardziej niż murek. Od żółci po zielenie. Przechodzi kolorystyka. Superowo jest tak pocieniowane. Z tej strony mamy burzę mediową. Taką trochę fioletową, trochę czerwoną. Wy to widzicie jako fioletowe tutaj. I ja patrzę w ekran, więc też mówię, że fioletowe, ale to nie jest fioletowe. To jest beżowe. Tu mamy takie ciemne bordo, taki ceglany kolor. No i tutaj też to bordo z czerwienią. Wszędzie są białe chlapania, takie bardzo mediowe tło. No i tutaj na okładce są dechy. I tutaj na tej stronie jest ta zieleń, też taka bardzo ładna, pochlapana, wybielona. Bardzo ładne tło. Bardzo ładne. Bardzo mi się to podoba, się to dla mnie, jak powiada klasyk. I to jest kolekcja 20x20. Nie mam 30, bo tak jak mówię, zamówiłam w sklepiku, więc już tutaj nie kupowałam 30, żeby też nie targać, nie? A ja i tak pracuję w 99 przypadkach na 100 z kolekcją 20x20. Mam, wiecie, sentyment do 30, trudno mi je rozcinać, więc u mnie zwykle 30 stoją. No chyba, że robię jakiś album, no to wtedy rzeczywiście tam 30 na okładkę to zawsze wpadnie. Tutaj też szukam do okładki. To są tła, zestaw papierów bazowych. Też jest ich 24 podwójnych. Czy w tłach nie ma okładek? Są. No to od początku. Też 250 gram, więc papier naprawdę, wiecie, solidny. Z tyłu okładki mamy
listki na takim zielonym tle i te listki są złotawe, ale nie błyszczące, matowe, ale widać, że złote. Mamy pod spodem napisy, takie no nieczytelne, ale wiecie, one tam są, to jest struktura, kolejna warstwa na tym papierze, no i są też chlapania. Tu mamy, no i teraz słyszycie dzwonki do drzwi ciągle, nie? Tu mamy kratkę różową z takim rozmyciem, jakby ta krata się tak trochę zalała. Bardzo ciekawe tło, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. No i z drugiej strony tej kratki mamy przecudną zieleń. Zieleń przechodzącą w żółć i w taki bardzo, bardzo, bardzo jasny zielony od takiego ciemnego. No i na tym ciemnym widać mamy jakieś tutaj kreseczki, chlapania, tu pismo, tu też pismo, takie jakby przez maskę zrobione odbicia, trochę czerni, trochę takiego mocnego wybielenia aż do szarości. Bardzo intensywny arkusz, ale bardzo, znaczy intensywne tło, ale bardzo, bardzo fajne. Tu mamy znowu tło w żółci. No wiadomo, wszystko musi pasować do kolekcji. I zielone napisy. One nie są czarne, one są zielone. Mamy też odbicia od szklanek, tym razem białe, a nie kawowe. Też mamy chlapania, też są te kreski, takie jakby pieczątka postawiona, gotowe, żeby coś zapisać, a z drugiej strony mamy taką kwiatową tapetę. To tło już widziałyśmy, znaczy nie takie samo, nie? Ale z tymi kafelkami takimi i z tymi kwiatami, to jest też w kolekcji. Tutaj mamy bardzo podobny arkusz, tylko w różu, utrzymany w czerwieni, różu, pomarańczy. Bardzo ładny arkusz z tymi koronkami takimi tutaj u góry i na dole. Bardzo ładny arkusz. No i tu mamy taką trochę łączkę zieloną, bo też mamy listki i takie, wiecie, kółeczka rozmazane, jakby odbicia czegoś. Tutaj mamy znowu nawiązanie do kawy w zieleni utrzymane, czyli bardzo arkusz pasujący, bazowy do tej mojej ulubionej karty z kolekcji. I tu mamy zieloną kratę, również taką wybieloną, pochlapaną. Piękne są te zestawy, te papiery bazowe. Naprawdę, bardzo mi się te tła podobają. Tu mamy więcej zieleni i żółci z większymi takimi chlapaniami, konkretnymi, że tak powiem, takimi plamkami. Intensywne, fajne tło. Tu mamy czerwone kropy wielkie. No to już jest czerwone tło, nie? Takie, wiecie, typowo przepiśnikowe. A tu mamy takie rozmyte kropki, a nie kratkę, nie? Tu miałyśmy taką rozmytą kratkę różową, a tu mamy takie rozmyte różowe kropki. No i z drugiej strony dechy. Dechy z chlapaniami, z wybieleniem. No to jest to, co tygryski lubią bardzo. Tak wygląda kolekcja i papiery bazowe do kolekcji. Przypominam, jest to kolekcja Kitchen Mode od Craft O'Clock, a zaprojektowana przez Kasię Kędzierską. A teraz przechodzimy do dodatków z tej kolekcji. Ja, tak jak mówiłam, mam miks. Więc wyciągnę i pokażę wszystko, bo w miksie każda z tych stron jest inna. Tu mamy pierwszą okładkę i to jest okładka miksowa. Pierwsza część to jest Kitchen Lover, a druga to jest Kitchen and Food. No i tu mamy na jednej stronie okładki mamy regały, półki, kuchnię. Może tak jednak, nie? Takie, wiecie, stare kuchenne meble. Tu mamy półki z różnymi przetworami, a tu mamy kapusty. No to szklarni jak znalazł. Druga okładka to jest okładka od dodatków z Kitchen Mode. I na tej stronie okładki mamy takie
Labelki. Umówmy się, że to są labelki. Nie? Bardzo, bardzo fajowskie. Mniejsze i większe. Tu malutkie, tutaj większe. No to mogą być tagi, tylko to trzeba podkleić, bo z drugiej strony mamy okładkę. Nie? Chyba, że ktoś chciałby wykorzystać też te grafiki, które znajdują się na okładce, no to nie ma absolutnie problemu. No i tutaj mamy w tym kitchen mode elementy kuchenne, lodówki, piekarniki, takie stare kuchenki, lodówki takie w amerykańskim stylu peanut girl, bo też tutaj mamy dziewczyny w stylu peanut girl. No i więcej takich, wiecie, kuchennych czajników, robotów, sokowirówek. Te czajniki mi się bardzo podobają, fajne są, szczególnie te zielone w kropki. Bardzo mi się to podoba. No i oczywiście grafiki, jak w Craft O'Clock, zawsze są dwustronne. Tu mamy naczynia, kubki i garnki. Zestawy całe, talerzy, kubeczków, patelni. Tutaj taki fajny zestaw, wiecie, do przechowywania marmolady chyba, nie? Tu takie nietypowe garnki. Tu mamy przetwory. Dużo przetworów w przeróżnej konfiguracji słoikowej. Większe, mniejsze, pojedyncze słoiki, poczwórne, potrójne, no puste słoiki. No dla każdego coś miłego w tej kolekcji. Tu mamy jedzenie, garnki z owocami, więc pewnie jak mówię na marmoladę, sery. No sery, deski takie, wiecie, z wędliną i z serami i z owocami. Więcej serów i dwie tace takie gotowe ze śniadankiem, no i też te grafiki z konfiguracji słoikowej. Tu mamy więcej jedzonka, zupa pomidorowa, na pewno zupa pomidorowa, ściereczki, sztućce, tutaj te tace takie z zestawami jedzeniowymi, tu pewnie, jak to się nazywa, lasagne, a tu już słodkości na tacach. No jak ktoś zamierza zrobić przepisnik pierwszy albo dziesiąty w swoim życiu, bo co to komu przeszkadza, że ma 10, to jest kolekcja idealna do tego, po prostu idealna. Tu mamy książki i takie, wiecie, przepisy na kartach. A tu mamy przyprawy i owocki, i pojedyncze owocki, i owocki na książkach. To są fajne grafiki. To mi się bardzo podoba. To też zresztą. Ta książka ubrana w taką już grafikę, nie? Bardzo mi się to podoba. Bardzo fajny pomysł tu jest. Tu mamy więcej sztućców, łyżeczek, desek, przypraw. I tu już wchodzimy w warzywa i owoce. Imbir, chili, bazylia. Tu pewnie jakiś pieprz, bo przyprawy, nie? Tu więcej przypraw. No, fajowskie, bardzo mi się podobają te grafiki. Tu mamy owoce i zioła. Dużo jabłek, pomarańczy, brzoskwinie nawet się trafiły. Tu taki cały zestaw fajny, owocowy, większy i mniejszy, czyli no, do kartek i do albumów osobno. Tu mamy trochę pieczywka i pomidorków, awokado, arbuzy, wiśnie albo czereśnie, no i więcej warzyw, gruszeczki pojedyncze. I teraz, ponieważ ja to wszystko bardzo poplątałam, nie, to znowu mamy, teraz jest Kitchen Lover, zestaw dodatków, no i tutaj już mamy te fajne dziewczyny. Na okładce z tyłu są kompozycje kwiatowe. Tu kwiaty wiśni. Nie będę się wymądrzeć, że wiem, co to są za kwiaty. Tu są właśnie te orchidee, moim zdaniem. To są kwiaty wiśni. To nie wiem, czego są kwiaty. A tutaj taki zestaw cukiniowy. To jest okładka od Kitchen Mode. No i tu mamy te fajowskie pinatki. No, bardzo uwielbiam dziewczyny w stylu Peanut Girl. Bardzo mi się te grafiki podobają i nie zawaham się ich użyć. I one są, wiecie, one nie są tylko do przepiśników, nie? One się też nadają po prostu na kartki dla kogoś, kto lubi gotować, piec, kto robi takie
fajne rzeczy w kuchni potrafi i jest z tego dumny, no to absolutnie kartka dla takiej osoby z taką pinatką jest superowska, będzie. Tu mamy, tu była utrzymana taka kolorystyka niebiesko-czerwona w kropki, powiedzmy. Tak, tutaj trochę tej zieleni też jest. Natomiast tu mamy bardzo zielono i te dziewczyny są poubierane na zielono, ale trafiają się też młodsze dziewczynki, takie wiecie, dzieciaczki pousadzane, poustawiane w kuchni z różnymi tam przyprawami, łyżeczką, kubeczkiem, serkiem. No i tu mamy taką postać dziewczyny, no to można wykorzystać absolutnie do każdej kartki, jaka nam przyjdzie do głowy. Tu mamy zestaw dziecięco-męski, bo tu mamy mężczyzn kucharzy, no i wiadomo, faceci są lepszymi kucharzami niż kobiety. Rogaliki, bułeczki i tu pomidor. Bardzo fajne, fajne są te grafiki. To też można wykorzystać do jakiejś pracy dziecięcej, nie? Bo kto powiedział, że nie może z takiej kolekcji powstać kartka dziecięca. No i tu mamy panów też na kształt Peanut Girl w takiej konwencji w kuchni, kucharzom w kuchni. I to jest arkusz dodatków, który też mi się bardzo podoba. Fartuszki. Fartuszki są rewelacyjne. To pewnie okładka przepiśnika po prostu jak znalazł. No i tu mamy trochę wstęp do słodkości. Tu mamy przeróżne ponczusie. No a tu mamy bardzo dużo słodkości. Torty, babeczki, zestawy tych cukierków takich w słoikach. Tutaj na talerzu jakieś galaretki poukładane z lizakami. Fajny arkusz. No i też oczywiście róż, zieleń i niebieski. No i tu mamy zestaw grafik, które dla Izuni przydadzą się bardzo, czyli zestaw kawowo-herbaciany. Ja uwielbiam. Wiecie, że jedną z moich ukochanych kolekcji Craft O'Clock jest Felicity i tam też były takie przeróżne dzbanki, filiżanki, tylko w takim bardzo delikatnym wydaniu. A tutaj jest w takim mocno soczysto-zielono-brązowym wydaniu. Bardzo mi się podobają te grafiki. No i tutaj grafiki, które mi się przydadzą. No zgadnijcie do czego, czyli grafiki ziół i warzyw i owoców, czyli moja szklarnia jest uratowana. No dzięki Ci Kasia bardzo, bardzo, bo ja najpierw kupiłam szklarnię, a potem się zastanawiałam, znaczy miałam pomysł szklarni, potem się zastanawiałam, jakich użyję do tego grafik, no a teraz już wiem, czego mogę użyć w 100%, bo kolekcja powstała po prostu po to, żeby mi ułatwić życie. Tak się prezentuje kolekcja Kitchen Mode od Craft O'Clock, nowa kolekcja, która pojawiła się w maju, a tak wyglądają do niej grafiki. To jest, tak jak powiedziałam, miks. Jeśli kupicie osobno Kitchen Mode i ten zestaw Kitchen and Food and Kitchen Lover, no to będziecie mieli ten grafik podwójną ilość, czy nawet podwójną ilość, no bo w tym zestawie miksu jest część takich i część takich grafik, więc jak ktoś potrzebuje takich rzeczy dużo, to zachęcam do kupienia osobnych zestawów. Oczywiście zestawy osobne do mnie idą, a ja już dzisiaj zabieram się za wycinanie i przygotowywanie mojej szklarni. No i teraz mamy dwie kolekcje dziecięce. Mamy zestaw dziewczynki i zestaw chłopca i one się różnią między sobą tym, że tu jest raczej córeczka tatusia, a tu jest raczej synek mamusi. Więc tu mamy trochę więcej mamy, a tu mamy trochę więcej taty. No i obie te kolekcje bardzo mi się podobają, ale jakoś moje serce się przekłada bardziej do tego zestawu chłopięcego. Bo wiecie, ja taka za bardzo różowa to nie jestem, nie? Ten zestaw różowo-beżowy, niebiesko-beżowy, no skradł moje serce. I teraz muszę wyjąć absolutnie wszystko, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, mam miks. Więc nawet nie wiem, jak to rozdzielić, bo mam go po raz pierwszy.
Mamy tutaj tak, mamy tutaj 24 dwustronnych arkuszów, czyli pewnie 12 z kolekcji, 12 dokładnie, 12 wzorów bazowych, 12 głównej kolekcji, czyli 2 razy 6 wzorów. I to są też 250. Na okładce zapowiadającej, że to jest miks, z tyłu mamy beżowe dechy, bardzo, bardzo ładne, takie wiecie, stare, odpryskujące. Fajny, fajny pomysł. No i tutaj mamy okładkę od głównej kolekcji. Ger and Karl. Zaprojektowaną przez Renię Ludwińską, tak? No i jedziemy. Na tyle okładki mamy beżowo-różową łączkę. No przepiękna. No przepiękna. Ja nie widziałam prędzej tych kolekcji, więc mogę się pozachwycać na żywo, że tak powiem, bo dodatki przeglądałam, nie ma co się tam, wiecie, oszukiwać, ale kolekcji nie przeglądałam. Tutaj mamy w tym różu też białe, białe kwiatki i ten taki beżowo-brązowy, superowy. Bardzo mi się podoba ta łączka. Tu mamy brązowego misia i żółtą kaczuchę. Na takim różowym tle z koronką pod spodem, też z takimi rozmyciami i kropeczkami pod spodem, a tutaj mamy kawałek tego beżu. No kolekcja, tak jak mówię, jest różowo, taka beżowa, w takim kolorze utrzymana. Tu mamy na takim beżowo-brązowym tle gwiazdki i kropeczki. On nie jest ciemny. Cokolwiek widzicie na filmie, to on nie jest ciemny. On jest taki bardzo, bardzo neutralny. Bardzo fajny. Dobrze, że nie wszystko jest takie, wiecie, bardzo typowo różowo-dziecięce. Tu mamy zestaw zwierzątek. Słonik, żyrafka, misiu i hipcio. I tu bąbelki. Te bąbelki są superowe. No bardzo mi się to podoba. I na tle są kropeczki. Przejścia kolorów róż, taki beż żółtawy prawie. I szary. No i kwiatki utrzymane też w takim różowym, kilku odcieniach różowego. Bardzo mi się to... No i z tyłu mamy tło. Też chyba takie deseczkowe, choć to nie są deski typowe, nie? Ale takie serduszka, takich trochę przetarć, takich, wiecie, wytarć, takich trochę starości. Fajne tło, fajne. Bardzo mi się podoba. Tu mamy balonik. To jest balonik, który już znamy z Craft O'Clock. Ale superowy. I lalkę z misiem. Tutaj banerki. Bardzo łatwy arkusz do wykorzystania. Nie? Czy to w pionie, czy w pionie, czy w poziomie. Bardzo ładnie, bardzo fajnie można to wykorzystać. Łatwo pociąć. No i tu mamy znowu deski. Tym razem z takimi listkowymi, listkowym takim tłem trochę. No i kropeczki, przetarcia, postarzenia. Bardzo fajne tło. I tu mamy kolejną łączkę. Przepiękną. Bardzo mi się podoba ta łączka. Ta jest już taka gęsta, nie? Te listki się zazębiają. Bardzo ładny arkusz. No, znam kogoś, kto będzie łączkami zachwycony, bo ja też jestem zachwycona tą łączką. I tu mamy różową sówkę. Sówki są też w dodatkach oczywiście. Różową sówkę, a tutaj łóżeczko w otoczeniu dziecięcych zabawek. Też bardzo łatwe do wykorzystania arkusz. Dla każdego coś miłego. No i tu mamy bąbelki. Takie trochę zielono-brązowo-szare. No te bąbelki są świetnym pomysłem. No bardzo mi się podobają te bąble. Takie kropelki wody, nie? Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo miły dla oka. To jest arkusz. Tu mamy banerki. To może być arkusz pod layout przygotowany. Na środku zdjęcie i nawet powtórzone grafiki. Nie? Jak ktoś nie jest layoutowy, czyli ja, to, że tak powiem, odnajdzie się odtwarzając po prostu grafikę z tą, która jest przygotowana przez autorkę. A na drugiej stronie dużo różu, dużo różu. To wygląda trochę jak taki materiał, taki wiecie, zwiewny, rzucony materiał, nie? Albo trochę jak fale. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę bardzo mi się to podoba. No i więcej kropelek, więcej kropeczek.
fajne tło, fajne tło. No i to było 6 papierów z kolekcji głównej, a teraz mamy 6, teraz mamy znowu 6 z kolekcji, więc odłożymy. Przepraszam, i teraz mamy set papierów bazowych. Czyli tu mamy 12, tak? 6 i 6. Tylko źle ułożyłam. 6 i 6, a tu mamy 6 i 6 papierów bazowych. No i z tyłu okładki są kropelki. No, nigdy nie za wiele tych kropelek. Na różowym, pięknym tle. Te kropelki są po prostu bajeranckie. No bardzo mi się podobają. Bardzo. Choć są na różowym, to bardzo mi się podobają. Tu mamy koronkę na bardzo delikatnym różowym tle. No bo wiadomo, to jest kolekcja dziewczęca, tak? Więc tutaj mamy przewagę tego różu z beżem. Te koronki są fantastyczne. Bardzo je lubię w kolekcjach Craft O'Clock. Tu mamy beżową stronę, też z taką tapetą pod spodem i tutaj z takimi przetarciami. Fajne beżowe tło, takie wiecie, na przebitkę, nie? A tu mamy znowu różowo-beżowe kropelki, czyli jakby no, można fajnie połączyć. Tu mamy to tło takie bardzo, bardzo rozmyte, aż takie zaznaczenia są tego rozmycia w beżu i w różu. Fajne tło, fajne takie. Ono jest podobne do tego tła niebieskiego, tylko która to była kolekcja? Chyba Lovely When You Read, nie? Tam było takie, ja mówię, że to jest rozbite szkło, dziewczyny mówią, że to jest murek. I tam też było takie wyciągnięcie złotem tego pobitego szkła. Bardzo mi się to tło podoba i to też mi się bardzo, bardzo podoba. No i tutaj już kropelki to widziałyśmy. Tu mamy znowu tapetę od bardzo, bardzo, bardzo jasnej, różowo-beżowej do takiej ciemniejszej różowej. No i pod spodem na tym tle są też rąby. To też znak rozpoznawczy Craft O'Clock, te rąby. Bynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie tak. I tu mamy serduszka i tych serduszek to już ja dawno nie widziałam w kolekcji Craft O'Clock. Była kiedyś taka kolekcja kotkowa, nazwy to Wam nie powiem i nawet Wam nie podlinkuję, bo nawet nie wiem, czy jeszcze można ją gdzieś znaleźć. I tam były takie serduszka na szarym tle. To było piękne, piękne to było tło. To nie był papier bazowy, tylko to był papier z kolekcji, ale bardzo podobnie wyglądał, tylko na szarym. Tu mamy beżowy adamaszek, czyli tą tapetę, damaszek, nie? Bo ja za Craft O'Clock, za Scrapcake z tym adamaszkiem, tak mi to weszło w głowę, że nie wiem. Tu mamy deski, dwie takie szerokie, to na klapki idealne po prostu, nie? Nawet na, wiecie, na bramę, nie? Na tym. Tu mamy spokojne gwiazdki i znowu te serduszka. Tutaj na tym różowym tle, tutaj widać te, nie widać, widać teraz, te różowe takie, no świetne są te serca, bardzo je lubiłam. A tu mamy sweterek, to chyba robione na drutach bardziej niż na szydełku, ale sweterek. No i tu mamy ostatnie tło, znowu tą przepiękną tapetę, taką beżową, z koronką białą. To jest bardzo, bardzo, bardzo delikatne tło. Bardzo delikatne. A tu mamy kratkę różowo-zieloną. I tak się prezentuje zestaw papierów bazowych. Więc zachęcam. Zachęcam gorąco do zakupu czy to miksu, czy pojedynczych zestawów. Osobno kolekcja, osobno zestaw papierów bazowych, bo to wiecie, to jest taka kolekcja, która się zawsze przyda, nie? Nawet jeśli niekoniecznie do typowej pracy dziecięcej, no to przyda się po prostu do tła, można wykorzystać do każdej pracy, tak? Niekoniecznie dziecięcej, wystarczy, że ktoś lubi róż i beż i będzie super kolekcja, super, super połączenie kolorystyczne do wykorzystania do pracy, w pracach, jakich tylko chcecie. Oczywiście kolekcje Craft O'Clock są też kupione z myślą o kontynuacji kolekcjownika. Będą teraz w czerwcu, tylko nie powiem Wam, którego dokładnie czerwca, to musicie sprawdzić na profilu Tosi.
bo tam już się chyba pojawiła zapowiedź. Na pewno w planach miesięcznych Tośki jest napisane, ale chyba 18 albo 24 czerwca będzie, w któryś czwartek, będzie kontynuacja kolekcjownika i będziemy robić dwie strony bliźniacze z tych kolekcji dziecięcych. No to teraz przechodzimy do zestawu dodatków. Jedne dodatki, a to są chyba trzy dodatki. Flowers, My First Year i Baby Girl. To jest taki miks. Na okładce z tyłu mamy zamki, łódki, pociągi świnkowe i pociągi normalne i szafkę, taką wiecie, przekrój pokoju jakby, nie? Ściany w pokoju, o, z taką szafką. No to do prac pop-upowych, nie? No to po prostu jak znalazł. Dużo osób ostatnimi czasy robi pop-upy, więc no, tych dodatków nigdy nie za wiele. Tu mamy Flowers i my First Year. I tutaj powiem Wam, no tu są kwiatki, z tyłu okładki są kwiatki beżowe. Tu mamy kwiatki różowe. To są takie kwiatki, wiecie, bardzo craft o'clockowe. Te mi się podobają bardzo. Ja je uwielbiam. Uwielbiam je wycinać i uwielbiam je w pracach. Bo one wyglądają i tak dobrze, jak leżą tak na pracy, ale wyglądają też tak dobrze. Więc uwielbiam te kwiaty. Tu mamy takie kompozycje beżowe, no bo kolekcja utrzymana jest w beżu i różu. Ale można to spokojnie połączyć, tak? Tu mamy bardziej takie delikatne kompozycje różowe i różowe listki. Tu mamy więcej kwiatków różowych. Te są też fajne kwiatuszki, bardzo mi się podobają. I tutaj dwie takie kompozycje, jedna większa, druga mniejsza. One mi trochę maki przypominają, ale to na pewno nie są maki, bo maki są czerwone. Tu mamy zestaw taki, ale jeszcze mamy coś lepszego niż ten zestaw. Już to jest fajne. Tu mamy cyferki. Czyli jak robimy album na 12 miesięcy życia dziecka, no to cyferki jak znalazł, nie? Rameczki, tą kliszę taką ze zdjęć, czy filmową kliszę. Tu jeszcze jedną tą kliszę. No i takie, wiecie, małe do powsadzania do ozdoby. No i tutaj jest mój faworyt, ale niebieski jest moim faworytem lepszym, większym. To jest smok. Przedstawiam Państwu smoka. No absolutnie numer jeden w tych grafikach. No uwielbiam tego smoka i jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedno zwierzątko pokażę Wam, zatrzymam się nad nim na chwilę dłużej, jak do niego dojdziemy. No i teraz mamy kalendarz. Mamy kalendarz na 12 miesięcy. Można te karty użyć. No one są do końca tego roku, nie? No to mamy jeszcze parę miesięcy, żeby coś zrobić. No ale można też w przyszłym roku wykorzystać te karty do albumu dla dziecka urodzonego w tym roku, nie? No bo potem się nie będą zgadzać poniedziałki, jak to mój mąż powiedział. No to teraz spokojnie będzie to można wykorzystać, ale te karty można też wykorzystać w metryczkach. Dla dziecka urodzonego w styczniu, dla dziecka urodzonego w czerwcu, w lipcu i tak dalej, i tak dalej. No ale można je też wykorzystać oczywiście w albumie, zaznaczając każdy kolejny miesiąc. No i tu mamy dwie takie karty z 12 miesiącami. Jak ja to zobaczyłam, to nie mogłam wyjść z podziwu. I mówię, Boże, jaki fajny pomysł. Naprawdę. I wiele, wiele, wiele możliwości użycia tych kart. Tu mamy takie karty z metryczkami, większą i mniejszą. Tu mamy taką dużą. Tu mamy taką dużą metryczkę. A tu mamy taką mniejszą. I tu mamy też dużą kartę z małym odkrywcą, a tu mniejszą kartę z małym szkrabem. Ja te karty zwykle podklejam papierem bazowym i wkładam jako, wiecie, takie maty, niekoniecznie do zdjęć, ale żeby sobie coś tam zapisać, nie? Lubię te karty. Lubiłam w ogóle też te zestawy art journalowe z Craft O'Clock. Tu pomyśl życzenie, taka karta, no to może być mata po prostu na zdjęcia. No i tu mój smok, a nawet dwa. No cudne są. No cudne są. Miej wielkie marzenia, maluszku. No i kocham cię, skarbie. I tu powtórzone te zwierzaczki, które były już, widziałyśmy już w kolekcji. Tu więcej kart.
Mała dziewczynka, słodkie maleństwo, kochana dziewczynka, przesyłka specjalna, bądź dzielnym aniołkiem i kocham cię. Fajny jest ten jednorożec też tutaj. No i tu też mamy smoka. Ten smok i aniołek to tak, wiecie, niekoniecznie mi gra, ale fajny, fajny pomysł. No i teraz mamy dodatki z Baby Girl po prostu. No i tak jak mówię, córeczka tatusia, ale mamy też kobietę w ciąży. Mamy buciki, aparaty, zabawki, a z tyłu mebelki. Więc no, kartka pop-upowa po prostu, no, jak się patrzy, no ale też oczywiście album i moje ulubione tipi. Po prostu ja uwielbiam tipi, uwielbiam tipi. Tu mamy dodatki z rodzicami, ale też same takie buzie maluszków. Tu mamy znowu kobietę w ciąży, tu parę, też ciężarną kobietę. Tutaj takie dzieciaczki chodzące. Tutaj znowu córeczka z tatusiem, a tu córeczka z mamusią. I te dzieciaki w koszykach świetne są. Fajne, naprawdę fajne. Tu mamy śpiące dzieci i kąpiące się dzieci i z mamą dziecko i butelki, takie nowoczesne, i gwiazdki. Tu też mamy takie trochę śpiące, a trochę zabawowe i tu mamy dzieciaki ze zwierzakami. Takie, no zakładam, że to dziewczynki, nie? Bo kolekcja dziewczęca. A tu z zabaweczkami. Taką małą, a to taką starszą. Te na tych poduszkach są fajne. Takie ciekawe. Inne takie, nie? Tu mamy trochę ubranek. Sukieneczki, majteczki, buciczki. I tutaj przechodzimy do zestawu zabawek. I tu jest mój smok. Będę tego smoka pokazywać. Ale owca jest też zaczepista. No zaczepista jest ta owca, też mi się podoba. Tu skrzynki z zabawkami, misiaczki, sówki, więcej misiów, nawet jednorożce się trafiły, słoniki, króliki, lalki. No dla każdego coś miłego. No i tutaj mamy znowu smoki. Ale oprócz tych smoków jeszcze wrażenie robi ta lalka. No na mnie robi duże wrażenie, powiem wam. To jest lalka, która jest też w kolekcji, tak? W głównej kolekcji jest na papierze. Super jest ta lalka, bardzo mi się podoba. I tu znowu wracamy trochę do śpiących dzieciaczków. Tu na dole sobie śpią w różnych kołyskach, koszyczkach. Trochę więcej mebelków, kołyski, prezenty. No motylki, wiadomo, nie mogło się obyć bez motylków. No i tu mamy takie dodatki chmurkowo-banerkowe, ale też mamy wózki, łóżeczka z jednorożcami i więcej prezentów. Większych, mniejszych, baloniki, prezenty, to tak wiecie, na roczek, nie? Taka kompozycja. Tak wygląda zestaw dodatków dziewczęcych w miksie. I kwiaty, i dwa zestawy grafik. Jedna to My First Year, a druga Baby Girl. Ok, spróbujmy to teraz tu wcisnąć, co nie jest takie bardzo łatwe, ale się da. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby tutaj zabezpieczyć ten klej pod spodem, tą część klejącą, żeby nam się nie przykleiło i nie zniszczyło papieru. Ok, no to mamy zestaw dziecięcy. Ten film już trwa 1,5 godziny, ale nie zawaham się użyć kolejnej, trzeciej kolekcji. No Kitchen jest moim faworytem w tym zestawie, ale ta kolekcja chłopięca też mi się bardzo podoba, co nie znaczy, że dziewczęca mi się nie podoba. Też mi się podoba, ale no wiecie, ja mam synów, nie? Więc dla mnie zestaw niebiesko-beżowy jest absolutnie moim faworytem, a tak właśnie mamy w tej kolekcji Boy and Toy. To jest też kolekcja Reni Ludwińskiej. I tak samo, to jest miks, więc mamy 12 arkuszy z głównej kolekcji, czyli 2 razy po 6 i 12, czyli 2 razy po 6 papierów bazowych. No i z tyłu okładki od miksa są niebieskie gwiazdki, takie gwiazdki na niebieskim tle, niebieskie i beżowe. A na okładce z głównej kolekcji mamy łączkę, również beżową. No już widziałyśmy tę łączkę, prawda? Ale jest rewelacyjna.
Rewelacyjna. Bardzo mi się podoba. Tu mamy arkusz podobny do arkusza dziewczęcego, tylko ten beż jest naprawdę beżowy. Tam był taki różowo-beżowy, a tutaj mamy beżowe to tło. No i niebieskie, misiu z kaczuszką na kwiatkach, banerki. Pod spodem jest serwetka. Kropki, chlapania. Bardzo fajne, bardzo fajne. Te kolekcje są do siebie podobne, tak? Tu mamy wersję chłopięcą, a tam miałyśmy wersję dziewczęcą. Tu mamy gwiazdki na brązie i beżu. Ciemna dosyć strona, ale kompozycyjnie i kolorystycznie wszystko się zgadza. Tutaj mamy te zwierzaki, tylko w wersji niebiesko-beżowej i kropelki. To już możemy szybciej oglądać. Tu mamy znowu niebieskie tym razem deski z tymi pięknymi serduszkami. Balonik i kaczuszka. Rąby. No i serwetka w tle. Nie? To też jest taki znak rozpoznawczy. Tu mamy tapetę, tylko taką beżową. Tu mamy niebieską łączkę, też taką bardzo, bardzo gęstą. Te listki tak się wszędzie na siebie nakładają. I te listki są takie zielone, ale w bardziej takim szaro-beżowym wydaniu. Bardzo fajna jest ta łączka. No i tu mamy łóżeczko ze smokiem i z sową. No sowa jest rewelka. Sowa jest rewelacyjna. No ale smok jest absolutnie genialny, nie? Jak zobaczyłam te smoki w tej kolekcji, no to już wiedziałam, że muszę je mieć obie. Tu mamy beżowe kropelki. Tu mamy znowu tą tylko niebieską aranżację z tymi grafikami. Taką, wiecie, trochę łączkę, a trochę nie łączkę. Tu mamy niebieskie tło. Fajne, bardzo fajne. Takie nieoczywiste, niejednostajne, nie? Niejednorodne, także ciekawy, interesujący papier, ale też nie trzeba zbyt wiele tutaj z tym kombinować, z tym tłem, nie? Oczywiście, że ja użyję tej strony, a nie tej, ta pewnie się też powtórzy, mam nadzieję, w tłach, więc będzie można ją też użyć. Klapki, flapki jak najbardziej u mnie są bardzo często wyklejane z papierów bazowych. No i papiery bazowe. Kropelki wody na niebieskim tle. No te arkusze z tymi kropelkami są fantastyczne. Naprawdę, no bardzo mi się podobają. Bardzo. Taki efekt wody i nawet to tło daje taki efekt wody. Nie tylko, że krople, ale też tutaj te rozmycia takie wodniste. Bardzo mi się podoba. No i mamy kolejną przepiękną serwetkę, koronkę z przetarciami. Ja lubię te koronki, no lubię je bardzo. A z drugiej strony deski i tapeta, też w takim beżowym utrzymaniu, utrzymanej kolorystyce. Tu mamy beżowo-niebieskie kropki, już nie sam beż, ale też niebieskie. No i tu mamy to pobite lustro, takie rozmazane, wykropkowane beżowo-niebieskie. Tu mamy rąby i tapetę. Pod spodem, też niebieska, ale tutaj jest ten pas taki beżowy. I z drugiej strony murek z tymi cudnymi serduszkami. I tu mamy znowu tapetkę. Tu już po całości jest tapeta z chlapaniami. A tu mamy niebieskie serduszka z takimi przetarciami mocnymi. No, fajne jest to tło, bardzo fajne. A tu mamy niebieskie gwiazdki na chmurkach, bo to ewidentnie jest chmurkowy papier. Z drugiej strony sweterek i beżowe koronki. Wszystkie paski to jest, wiecie, do zamknięcia wodospadu, do przytrzymania klapek, do belly bandu. Absolutnie, to jest rewelacyjny arkusz do tego. No i niebieska kratka. Kratka jest też taka, wiecie, no niebiesko-beżowa, fantastyczna. Tutaj są przetarcia, można to fajnie przeciąć na cztery, klapki, flapki. Znam parę osób, co lubią klapkozę, ale też kieszonki oklejone tym fajnie w albumie wyglądają. Papiery są bardzo neutralne, ale
bardzo nasycone kolorystycznie. Ja nie wiem, czy to film odda. One nie są takie, wiecie, oczojebne, te papiery i te kolory. One są utrzymane jednak w takiej kolorystyce dosyć stonowanej, ale są wyraźne. Nie? Wyraźne, kolorowe, naprawdę, naprawdę fajne. No, nie będę Wam już tutaj pokazywać grafik tych niebieskich, bo one są podobne, tylko przygotowane pod chłopca, ale mniej więcej wszystko to samo się przewija. No, więcej mamy klocków i samochodów i mamy tą cudowną sowę. W tej różowej kolekcji, no w niebieskiej też, smoki robią ogromne wrażenie. Te smoki mi się bardzo podobają, ale tutaj ta sowa jest fantastyczna. I tych sów tutaj kilka jest, więc no będzie można fajnie to wykorzystać. Tak wyglądają moje łupy pozlotowe. Bardzo, 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 bardzo się cieszę, że pojechałam do Katowic. To był mój pierwszy zlot w Katowicach, ale nie, na pewno nie ostatni. Ja mam bardzo blisko do Katowic, tam 100 km, więc to wiecie, to jest niecała godzina autem. Więc bardzo się cieszę, że w tych Katowicach byłam, że udało mi się kupić te nowe kolekcje. Tak jak mówię, ostatniego słowa to ja jeszcze w tych kolekcjach nie powiedziałam, bo ogromne zamówienie ze sklepiku Gosi jeszcze do mnie przyjdzie. Wysyłka jest, zdaje się, po 6 czerwca. Zamówiłam też inne papiery oprócz Craft O'Clock w sklepiku, o ile ich nie wyrzuciłam ostatnim rzutem na taśmę z koszyka. Kupiłam takie kolekcje, które mi się mniej podobają, ale no, nowości oczywiście, ale chyba je kupiłam, ale też postanowiłam spróbować czegoś z innych kolekcji, nie tylko z Craft O'Clock, chociaż jak widzicie, no 99% moich prac jest robionych z Craft O'Clock, z papierów Craft O'Clock, bo to są papiery, które ze mną grają, które mi się podobają i kolorystycznie, i tematycznie, a to jest ważne, żeby nie tylko kolory w kolekcji się podobały, ale żeby też tematyka tych kolekcji Wam przypadła do gustu, czego jestem pewna, co zdołacie znaleźć. Jestem tego pewna w tych nowych kolekcjach Craft O'Clock. Zapraszam raz jeszcze do kolekcjonika. Nie trzeba go tworzyć z nowych kolekcji, można go tworzyć ze starszych kolekcji. Zapraszam Was serdecznie, jest grupa kolekcjonikowa na Facebooku, ja Wam ją podlinkuję w opisie tego filmu. To nie jest moja grupa, tylko grupa założona przez Tosię, bo Tosia robi ten kolekcjonik na swoich live'ach. Więc zapraszam Was serdecznie do zajrzenia i do zobaczenia, jakie już powstały karty do kolekcjonika, a mamy ich już 3. No i teraz nie zawahamy się stworzyć kolejnych 3, bo mamy 3 kolejne kolekcje. Dobra, rozgadałam się strasznie, film jest długi, trochę go pewnie potnę. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną tutaj jesteście, że oglądacie, że patrzycie razem ze mną na te cudne papiery. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem i lecę robić obiad dzieciom. To na razie papatki, żegnam.